W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ofiar wypadków drogowych. Jak mówi jej pomysłodawca, zastępca dyrektora MORD Artur Czernecki, tablica ma nie tylko w symboliczny sposób upamiętniać osoby, które zginęły w wypadkach drogowych, ale także zmuszać do refleksji. To ma służyć takiej refleksji. Każdy, który nabywa tutaj uprawnienia, kandydat na kierowcę, a później już faktycznie kierowca po zdaniu egzaminu, będzie wracając tutaj z egzaminu, musiał spojrzeć na ten napis. I chcemy, żeby właśnie ono było takim przesłaniem dla nich, żeby zastanowili się nad tym, że samochód to jest duża odpowiedzialność. Niestety statystyki pokazują, że w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest wciąż wiele do zrobienia. No niestety ten rok 2021 przyniósł nam 16 ofiar śmiertelnych na drogach właśnie Sądecczyzny. No i to też daje do myślenia. To jest właśnie taki symbol, można powiedzieć, właśnie tego roku, gdzie ten wzrost tych wypadków śmiertelnych mamy taki znaczący. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego to instytucja, gdzie przyszli kierowcy przystępują do egzaminu na prawo jazdy. To oni są później uczestnikami ruchu drogowego, dlatego tak ważne są działania edukacyjne. Ma wzbudzić refleksję, oczywiście, że tak, ale też myślę, ta refleksja to jest taki podstawowy cel, podstawowa idea, ale też chcemy pokazać, że na Sądecczyźnie i szczególnie w mieście Nowy Sącz, tutaj jest przecież siedziba ośrodka i my jesteśmy sądeczanami, chcemy, aby w tym miejscu taki pomnik był. Robimy wszystko, żeby nawet w ten sposób przypominać o tym, o tych ludzkich tragediach, które... I jak bardzo chcemy tego, żeby one się już więcej nie powtarzały. A podobny pomnik znajduje się w zabawie koło Tarnowa.